Wielką światową karierę zrobił mój poprzedni materiał o samochodach używanych na YouTubie, dziękuję bardzo. Także będziemy do tego tematu wracać, gdyż Pan Adam Kornacki kojarzony jest z tymi samochodami używanymi, również nie tylko buja się nowymi super fajnymi samochodami, ale również instruuje, objaśnia i radzi, co zrobić z samochodem używanym. I dzisiaj tak już zupełnie na poważnie poruszymy sobie temat, który nęka i mnie, i, i gości mojego programu od wielu, wielu, wielu lat. Czyli czy lepiej kupić samochód, który... Więcej pracował, więcej jeździł, ma więcej nastukanych kilometrów, czyli ma duży przebieg, ale jest w niezłym stanie od strony nadwoziowej czy też pokusić się o samochód, który więcej stał, ma mały przebieg, jest teoretycznie zadbany, garażowany i tak dalej, ale jego nadwozie, jego stan może pozostawiać troszkę do życzenia, bo zwykle mówi się, że jeżeli samochód stoi, to niszczeje szybciej niż ten, który jeździ, bo się nie nagrzewa, bo się nie przepala, bo szybciej koroduje, bo się szybciej utleniają i zużywają wszystkie elementy gumowe w tym samochodzie, ale po kolei. Kiedyś czasy były takie, że samochodów właściwie osobowych z przebiegiem powyżej 120-140 tysięcy na naszym rynku nie było. Wszystkie samochody, które jeździły po Holandii, Niemczech i tak dalej, miały 300-400 tysięcy. Magicznym sposobem przekraczały granicę Rzeczypospolitej, i wszystkie miały po 120 tysięcy, nie więcej, bo to. Wstyd przed Ryśkiem i przed sąsiadem jeździć furą, która miałaby większy przebieg, choćby to był, nie wiem, Opel Zafira, Opel Astra, Volkswagen Golf, czy inny samochód popularny z silnikiem wysokoprężnym, którym wiadomo, yy, ci ludzie na zachodzie kotłowali kilometry przez lat. 5, 10, 15. U nas te samochody miały te przebiegi kastrowane. Nie było na to odpowiednich narzędzi prawnych, żeby ten proceder ukrócić. Teraz jest troszkę inaczej. Oczywiście mamy cepi. Wszystkie samochody, które są już u nas zarejestrowane, nie mają z tym problemu, bo cała ich historia pisana jest na bieżąco, ale i samochody z importu zaczynają trafiać się takie z przebiegami 250, 280, 300 tysięcy kilometrów i więcej. Czy warto się w taki samochód pchać? Czy trzeba się bać przebiegów, które rzeczywiście zbierają? Zbliżają się do tej granicy 300 tysięcy kilometrów. No cóż, na dwoje babka wróżyła. Ja zawsze powtarzam jak mantrę. Nie marka i model, tylko stan danego egzemplarza się liczą. I teraz można mieć. Na przykład samochód z przebiegiem 120 tysięcy kilometrów. No, weźmy za przykład rzeczonego już Opla Zafirę, prawda? I on może mieć wyświechtane plastiki do białości i być samochodem zgniłym, zniszczonym, parkowanym gdzieś na trawie, skorodowanym od spodu, gdzie już ta, ta ruda zaczyna podgryzać te elementy odpowiedzialne za utrzymanie w ryzach całego nadwozia. A możemy mieć samochód. Dalej, OPLA ZAFIRE, który gdzieś w tej Holandii wędrował po autostradach z, z średnią prędkością 100-120 km na godzinę, bo tak się tam jeździ, nie szybciej i nie wolniej, czyli wszyscy jadą równo. Y, który będzie miał te 300 tysięcy przebiegu, ale nie będzie miał śladu korozji, bo tam druknie nie solą, bo tam śnieg nie pada. Y, nie będzie zużyty, nie będzie wyeksploatowany. A poza tym, jeżeli ktoś go eksploatował na dłuższych dystansach, jak się robi z samochodami troszkę bardziej pojemnymi, z silnikiem y, diesla, y, wsiadał do niego raz, robił załóżmy 200-300 km. Kilometrów i wysiadał, więc to wnętrze będzie w lepszym stanie, kierownica będzie w lepszym stanie, klamki, plastiki, te wszystkie elementy, które się zużywają jako pierwsze, będą dużo lepsze. No i właśnie, 120 tysięcy czy 300 tysięcy? Patrzymy na wnętrze, patrzymy na nadwozie, patrzymy również na silnik. Jeżeli samochód nie jeździ, to wbrew pozorom. Wszystkie te podzespoły również się zużywają. Mało tego, nawet jak samochód nie jeździ pokonuje rocznie 5-7 tysięcy kilometrów, warto pamiętać o tym, żeby olej zmieniać i robić przegląd raz do roku. Czy o tym się pamięta? Nie wiem. Samochód, jeżeli przekracza załóżmy owe zał interwał olejowy 15 tysięcy, Potrafi nam ten nowocześniejszy przypomnieć o tym, że przegląd mamy zrobić. Poza tym, jeżeli ktoś eksploatuje samochód w celach zarobkowych, również będzie miał świadomość tego, że lepiej działać prewencyjnie i żeby po danym przebiegu, załóżmy uzyskanym w 6-7 miesięcy, te 15 tysięcy kilometrów, żeby ów przegląd zrobić i ów olej zmienić. O czym ci tak zwani działkowcy, stojaki, garażowcy czasami zapominają. Ludzka rzecz zapomnieć, prawda? No, o wymianie oleju, przepałować o 8 tysięcy, jak co po niektórzy siedzą tutaj na sali. Nie będę pytał kto i nie będę wymieniał imion. Dobrze, na szczęście rynek wygląda tak, że mamy y, ogromną podaż tych samochodów teraz i to my możemy wybierać. I teraz moja rada jest taka: y, nie nastawiać się, czyli obejrzeć sobie te samochody w ogłoszeniach. I te, jeżeli mamy na samochód, nie wiem, 10 tysięcy złotych, i te, które mają po 300 tysięcy przebiegu, i te, które mają po 120 tysięcy i porównać. Jak to można zrobić? No jeżeli na przykład, nie wiem, mieszkamy w mieście stołecznym Warszawa, jeden samochód mamy w Lesku, drugi mamy w Świnoujściu. No, i chcę sobie te dwa samochody obejrzeć. Jest na to sposób, yy, można zlecić to firmie zewnętrznej, żeby samemu nie jeździć, nie pokonywać setek kilometrów. Jest firma, która się nazywa Autotesto, z którą pracowałem przy programie, który robi o samochodach używanych, i muszę Wam powiedzieć, że widziałem parę tych ekspertyz zrobionych przez ich rzeczoznawców, i jest to. Kompleksowo obejrzany samochód od stóp do głów. Rzeczoznawca udaje się na miejsce, robi cały materiał fotograficzny, rozmawia z właścicielem co jest niezwykle ważne, bo Czasami samochód kupujemy od osoby prywatnej, czasami kupujemy od pośrednika zwanego, nie lubię tego słowa, ale handlarzem, prawda? Pan sprzedawca samochodów, ja bym go tak nazwał, a nie handlarz. Pan sprzedawca samochodu opowiada nam historię o tym samochodzie, ale jednocześnie rzeczoznawca organoleptycznie, ręcami i oczami własnymi, ten samochód ogląda, ewentualnie jedzie do okręgowej stacji na przegląd diagnostyczny, czy ów samochód spełnia wszystkie wymogi i standardy bezpieczeństwa, które są niezbędne, żeby go kupić i żeby nim jeździć w sposób bezpieczny. Bezpieczne. Otrzymujemy pełną dokumentację na piśmie, co się z tym samochodem dzieje, czy są jakieś luzy, czy są jakieś inwestycje, które są wymagane natychmiast, czy działają wszystkie światła, czy nie opada na łeb pod sufitka, czy nie jest zgniłe nie wiem, miejsce, gdzie się trzyma koło zapasowe w bagażniku, i tak Otrzymujemy też dokumentację fotograficzną i wtedy możemy sobie porównać. Oczywiście to kosztuje, trzeba za to zapłacić, ale trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli wyjeżdżamy, obejrzeć samochód na dystansie dalszym niż 200 km od domu, to już się bardziej opłaca zamówić tę usługę zdalnie niż jechać samemu. Bo paliwo, bo czas, bo obiad, bo, bo kawka i tak dalej. Czyli wydamy więcej oglądając ten samochód samodzielnie, a szczególnie to jest ważne, samodzielnie to możemy ten samochód obejrzeć pod kątem funkcjonalnym i estetycznym, ale nigdy w życiu nie kusiłbym się, jeżeli nie jestem mechanikiem samochodowym, o oglądanie samochodu tylko i wyłącznie samodzielnie. I tak trzeba skorzystać z usługi mechanika i tak. Także można takie rzeczy robić, to, to jest absolutnie do i moja rada jest taka: nie bójcie się samochodów z większymi przebiegami. Naprawdę miałem dwa takie przypadki w swoim życiu, że mechanik od mojego sportowego samochodu powiedział, panie Adamie, ja pana błagam, niech pan tym samochodem jeździ. Jak on stoi, wiecie, co mi się stało? Oparł mi się wał, który wchodzi do skrzyni biegów. I jak auto stało pół roku, odgniótł po prostu uszczelkę gumową od samego stania. Tak jak opony, czasami trzeba przepchnąć samochód, żeby się nie odkształciły, prawda? No guma ma to do siebie, że od, potrafi odkształcić się trwale. Ten wałek się tak opierał, że odkształcił ten uszczelniacz trwale. Był wyciek spod skrzyni biegów, trzeba było skrzynię wytargać, trzeba było wmienić jeden mały uszczelniacz, ale już to parę tysięcy złotych niestety kosztowało, bo sama robocizna związana z wyjęciem skrzyni jest. Skomplikowana i czasochłonna. Także jeździcie swoimi samochodami, nie bójcie się dużych przebiegów, wyszukujcie takie rodzynki na tym rynku samochodów używanych. Bo pamiętajcie, to też jest jedno ze słynnych powiedzeń pana Adama: za każdą kwotę da się znaleźć perełkę. I tego się trzymajmy.